15 placówek, w tym 4 przy szkołach podstawowych oraz 3 jednostki niepubliczne działające przy ulicach Sejneńskiej, Muzycznej i Szkolnej, uczestniczą w miejskim naborze dzieci do przedszkoli. Te niepubliczne będą przyjmowały maluchy na takich samych zasadach, jak jednostki prowadzone przez suwalski samorząd. W przedszkolach czekają na maluchy 1963 miejsca w aż 84 oddziałach. Naborem objęte są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, przy czym obowiązkiem przedszkolnym objęte są tylko te 6-letnie. Pierwszeństwo mają dzieci zamieszkałe w Suwałkach, informuje Kamil Sznel, kierownik Biura Prezydenta. Ale są i inne kryteria pozwalające przyznać kandydującym maluchom dodatkowe punkty rekrutacyjne. Pakiet punktów dostanie dziecko rodziców pracujących lub uczących się w systemie dziennym, rodzeństwo uczęszczające do przedszkola lub szkoły pierwszego wyboru w bieżącym roku szkolnym albo rodzeństwo uczęszczające do żłobka lub klubu dziecięcego. Preferencją objęte są również dzieci posiadające opinię o wczesnym wspomaganiu rozwoju malucha. Jedynym przedszkolem publicznym, które nie prowadzi naboru, jest placówka numer 7. Wnioski będą przyjmowane do 16 marca do godziny 15. Od następnego dnia do 22 marca potrwa weryfikacja dokumentów i kwalifikacja kandydatów. 23 marca poznamy wyniki kwalifikacji, po której do 26 marca do 14 będzie czas na potwierdzenie woli umieszczenia dziecka w placówce przez rodziców. Godzinę później rodzice dowiedzą się o wyniku rekrutacji. Warto dodać, że wszystkie publiczne przedszkola w mieście są po gruntownych remontach i termomodernizacji. Placówki są również doskonale wyposażone i pracuje w nich wykwalifikowana kadra. By móc zapewnić jak największą dostępność do edukacji przedszkolnej, miasto podpisało stosowne porozumienia z 3 prywatnymi placówkami.